Ja, es ist wieder eine Freude, hier in Polen und insbesondere in Ożyżu zu sein. Dla nas to jest wielką radością, że znowu możemy być w Polsce, a szczególnie tutaj w Ożyżu. Ja, wir haben auch Grüße mitgebracht für euch, das ist aus Deutschland, aus Nürnberg. Przywieźliśmy również dla was pozdrowienia z Niemiec, ze zboru w Norymberdze. Und dann auch aus Moldawien. Ale również też i z Mołdawii. Sie lassen alle herzlich grüßen. Wszyscy was serdecznie pozdrawiają. Auch unser Bruder Brian Baptist und Hedley Hall, die hier auch bekannt sind. Również i nasi bracia Brian Baptist i Hedley Hall, którzy wam są znani, serdecznie pozdrawiają. Bardzo dziękujemy. Thank you very much. Ich freue mich, dass ich hier auch sehr bekannte Gesichter sehe. Cieszę się, że tutaj mogę zobaczyć znane od dawna twarze. Dankeschön. Aber ich freue mich, dass ich auch neue Gesichter sehe. Ale jeszcze bardziej się cieszę, jeżeli widzę nowe twarze. Das heißt, diese Versammlung lebt. A to oznacza, że ten zbór żyje. Ja möchte nochmal alle begrüßen, auch die Männer und auch die Frauen. Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, którzy tutaj przybyli, i zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Freue mich auch die jungen Leute zu sehen immer. I zawsze cieszę się też, że obecni są młodzi ludzie. Und auch die dzieci, ja. I również dzieci. Die Kinder, ja. Gut, gut. Also wir sind alle anwesend und ich war sehr dankbar für den heutigen Morgen. I myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy obecni, jesteśmy wdzięczni za tą godzinę dopołudniową. Dass wir dieses Vorrecht hatten, den Herrn anzubieten. Bo mieliśmy znowu kolejny dzień, w którym mamy przywilej, aby uwielbiać naszego Pana. Seinen Tod zu verkündigen. I ogłaszać Jego śmierć. Eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. I to czynimy, ogłaszając dla świata widzialnego, ale również dla niewidzialnego. Es war der letzte Wunsch des Herrn, als er noch auf dieser Erde war. A to właśnie było ostatnim życzeniem naszego Pana, gdy był jeszcze na tej ziemi. Es war eine Bitte. To była prośba. Es war ein Befehl. To był nakaz. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Czyńcie to na moją pamiątkę. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und seinen den Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jak często ten chleb łamiecie i z tego kielicha pijecie, ogłaszacie śmierć Pana, aż On przyjdzie. Wir haben in dem Lied auch gesungen, dass der Herr hier ist in unserer Mitte, in der Gegenwart. Śpiewaliśmy w pieśni, że nasz Pan jest tutaj wśród nas obecny. Auch hat der Bruder Tobias gebetet, dass er uns leitet und führt durch den Heiligen Geist. Również też i nasz brat Tobias modlił się, aby nasze serca były prowadzone przez Ducha Świętego. Ja, dass wir das Wort lesen, abyśmy czytali Słowo, dass wir es in unseren Herzen bewegen, i abyśmy to Słowo rozważali w naszych sercach. Und dass wir nicht nur Hörer sind, i aby nie było tak, że tylko jesteśmy słuchaczami tego Słowa, sondern auch Täter dieses Wortes. Ale abyśmy również stali się wykonawcami tego Słowa. Und dann haben wir hier zum Schluss gelesen, dass wir seine Zeugen sein sollen. I na koniec tej pieśni śpiewaliśmy, że dopomóż, abyśmy byli Twoimi świadkami na ziemi. Da müssen wir aber die Person kennen. A aby tak się stało, to musimy najpierw poznać tą osobę. Und dann ist es gut, wenn wir das Wort aufschlagen. I dlatego będzie to na pewno rzeczą dobrą, jeżeli będziemy teraz otwierali Słowo Boże. Bevor ich anfange, ich mache manchmal so lange Einführungen oder Einleitungen. Zanim rozpoczniemy, to jeszcze parę słów wstępu.
Abraham Samstag waren wir hier zusammen und haben uns unterhalten über Gebetsanliegen. Gebetsanliegen am Samstag. Entschuldigung, Freitag. Ja. W piątek byliśmy tutaj wieczorem o 18:00 zgromadzeni, aby zastanawiać się nad przedmiotami modlitw, które możemy w naszych modlitwach wspominać. Ja, ein Gebetsanliegen ist zum Beispiel auch zu beten für die Brüder oder auch für uns, die wir hier stehen. I jedną z tych przyczyn, dlaczego mamy zanosić modlitwy przyczynne, to jest właśnie modlitwy za wszystkimi braćmi, którzy tu stają i głoszą słowo. Ja, dass auch die jungen Brüder Freimütigkeit haben und auch ein Lied vorzuschlagen oder zu beten oder dann auch hier ein paar Minuten was zu sagen. Ale również i naszym zadaniem jest, abyśmy się modlili za wszystkimi młodymi braćmi, aby byli zachęceni do tego, aby podawać pieśń, czy przeczytać coś ze Słowa Bożego, a nawet tu stanąć i powiedzieć parę słów przez kilka minut. Und gestern haben wir uns gefreut, i wczoraj wieczorem bardzo żeśmy się cieszyli, dass wir junge Männer hatten, kann man fast sagen, że mieliśmy też i spotkanie z młodymi ludźmi und auch erwachsene, i z kilkoma dorosłymi, denen wir das Evangelium verkündigen konnten, którym mogliśmy głosić Ewangelię. Das war eine große Ermunterung, dass jemand da war und zugehört hat. To jest naprawdę coś nadzwyczajnego, że zgromadzili się ludzie, którzy byli skłonni przysłuchiwać się temu. Ja, dass sie diese Gemeinschaft mit uns hatten. Że oni mogli mieć społeczność w tym czasie z nami. Ja, und jetzt können wir auch beten, habe ich auch heute früh mit meiner Frau gemacht. I teraz możemy modlić się za wszystkimi tymi, którzy słyszeli słowo Ewangelii, tak jak ja dzisiaj to razem z moją żoną uczyniliśmy rano. Und wir haben die Zusagen. A my przecież mamy przyrzeczenie. Sein Wort wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. To jest słowo zawarte w Słowie Bożym, że moje słowo nie wróci się próżne, ale wykona to, co, do czego zostało wysłane. So lasst uns unsere Hände stärken. I dlatego chciejmy sobie nawzajem wzmacniać nasze dłonie ku modlitwom. Das steht bei Nehemia, denn es gibt Lohn für unser Tun. I tak jest napisane właśnie w księdze Nehemiasza, dlatego że jest właśnie zapłata za nasze czyny. Und dann Korinther 15, daher, meine geliebten Brüder, kannst du das lesen? 1. Korinther 15, Vers 58. Możemy teraz przeczytać jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału, ostatni wiersz, 58, pierwszy do Koryntian 15:58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Erzähle ich jetzt, wie es einem jemandem geht, der ins Ausland geht. Zum Beispiel, wenn die Brüder auch nach Moldawien kommen, denke ich, geht es ihnen auch so. Myślę, że też i tym braciom, czy tym osobom, którzy wyjeżdżają do Mołdawii, dokładnie tak samo to odczuwają, jak teraz ja odczuwam, gdy przyjechałem do innego kraju. Dann hat man so die Frage, was könnte man jetzt, was für ein Wort könnte man bringen? I z całą pewnością bracia zawsze się zastanawiają w takiej sytuacji, jakim słowem mogę usłużyć, co mogę im darować. Das ist nicht so einfach. Nie jest to takie łatwe pytanie.
Aber ich habe heute so zwei Stellen mitgebracht. Ale przyszły mi na myśl dzisiaj dwa miejsca. Da ist eine Stelle aus dem Alten Testament. Jedno miejsce to jest ze Starego Testamentu. Und eine aus dem Neuen Testament. I jedno z Nowego Testamentu. Das Neue Testament, eine Stelle aus dem Markus Evangelium. Nowotestamentowe miejsce zapisane jest w Ewangelii Marka. Und aus dem Buch der Richter. A ze Starego Testamentu to przeczytamy z Księgi Sędziów. Wo es mehr um praktische Dinge geht, wenn ich so sagen darf. W którym to miejscu, tak, jeśli tak można to określić, chodzi bardziej o praktyczne rzeczy. Aber am besten ist, wir fangen mit Markus Evangelium an, Kapitel 10. Ale najlepiej będzie, jeśli rozpoczniemy od Ewangelii Marka, 10 rozdział. Von Vers 46 bis 52. Od 46 wiersza do 52 przeczytamy. Marka 10, 46 do 52. Kannst du dann lesen, und sie kamen nach Jericho und so weiter, ja? Ja. Okay. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Evangelium. Evangelia, das Evangelium ist eine gute und frohe Botschaft. Ewangelia to jest dobre poselstwo, to jest radosna wiadomość. Wir haben uns auch gestern erinnert. Wczoraj też mogliśmy sobie o tym przypominać, dass in der Welt, że w tym świecie und auch in der Zeitung, czy to w gazetach, oder im Internet, czy to w internecie, oder im Fernsehen gibt es immer schlechte Nachrichten. Czy to w środkach masowego przekazu są zawsze złe wiadomości. Unser Bruder Hedley Hall, der ja Englisch spricht, i brat Hedley Hall kiedyś powiedział, der hat immer einen guten Spruch. Takie przysłowie dobre. Und in Englisch heißt ja das schlechte Nachrichten bad news. In Englisch heißt das. I on nazwał te wiadomości, że to są zawsze złe wiadomości. Aber wenn Sie hier lesen, das ist good news. Ale jeżeli czytamy Słowo Boże, to są zawsze dla nas dobre wiadomości. Gute Nachricht. Dobra wiadomość. Dass der Herr gekommen ist. Po pierwsze to, że Pan przyszedł na ziemię. Dass er gestorben ist. Że on zmarł. Immer für unsere Sünden, ja. Za nasze grzechy. Dass er auferstanden ist. Że on zmartwychwstał. Dass er in den Himmel gefahren ist. Że wstąpił do nieba. Und dass er wiederkommt. I że on znowu tutaj przyjdzie na tą ziemię. Vier sind schon passiert und das andere wird auch passieren. Cztery te rzeczy już się dokonały, a i kolejna też się dokona. Vielleicht schon heute. Może już dzisiaj. Vielleicht jetzt. Może w tym okamgnieniu. Dann ist keiner mehr hier in diesem Raum. Wtedy nie będzie już tutaj wielu w tym pomieszczeniu. Wow, weg. Wszyscy znikną.
Das ist ein großes Ereignis. To będzie wielkie wydarzenie na całym świecie. Die Entrückung. To pochwycenie wierzących i zabranie przez Pana. Seht ihr, die Welt bereitet sich hier auf big trouble, auf große, vielleicht auch sogar auf einen großen Krieg vor. Nawet jeżeli cały świat przygotowuje się do wojny, a można by powiedzieć nawet do wielkiej wojny, to my przygotowujemy się na wielkie pochwycenie przez Pana. Über diese Erde wird es großes Elend kommen in den sieben Jahren der Drangsalzeit. A wtedy, gdy Pan nas zabierze nad ziemią, na ziemi rozpoczną się wielkie uciski przez okres 7 lat. Wir bereiten uns vor auf eine große Hochzeit. Ale my przygotowujemy się na wielkie wesele. Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Tak jak jest napisane w Objawieniu, 19 rozdział, nazwane jest to wydarzenie tym weselem barankowym. Das ist eine wunderbare Zukunft. Jest to cudowna przyszłość. Wir haben gelesen einen Abschnitt aus dem Markus Evangelium. Przeczytaliśmy ten urywek z Ewangelii Marka. Ich bin sicher, ihr kennt diese Stelle ganz gut. Z pewnością wielu z was bardzo dobrze zna ten urywek. Und der Schreiber ist ja der Heilige Geist. Pisarzem tego jest oczywiście Duch Święty. Petrus sagt, heilige Männer getrieben durch den Heiligen Geist haben dieses Buch geschrieben. Piotr napisał w swoim liście, że święci mężowie Boży pod natchnieniem Ducha Świętego zapisali słowa tych ksiąg. Über 40 Männer, ponad 40 mężów in einem Zeit von ungefähr 1500 Jahren. I to w okresie w przeciągu około 1500 lat. 66 Bücher. 66 ksiąg w tej jednej księdze. 39 im Alten und 27 im Neuen. 39 w Starym Testamencie i 27 w Nowym. Gestern haben wir uns auch erinnert, wenn du dieses Buch hast, dann hast du zu Hause eine Bücherei, eine Bibliothek. I wczoraj o tym mogliśmy wspominać, że jeżeli masz w domu tą jedną księgę, to można powiedzieć, że masz w domu całą bibliotekę 66 ksiąg. W tej bibliotece powinniśmy coraz to więcej czytać i również ja sam osobiście. Nur noch ganz kurz etwas zu Markus. Der Markus war ein Mitarbeiter von dem Apostel Paulus. Krótko to o sobie tego Marka. Była to osoba, współpracownik apostoła Pawła. Und es gab da bei ihm Höhen und Tiefen. W jego życiu były wzloty i upadki. Aber wir wissen, dass er dann wieder zurückkommen durfte und dem Herrn dienen. Ale wiemy, że na koniec on odnalazł właściwą drogę i zaczął wiernie Panu służyć. Und eine praktische Anwendung auch für uns. I to daje nam też i praktyczną wskazówkę dla nas samych. Vielleicht waren wir mal im Dienst. Może kiedyś byliśmy w jakiejś służbie. Waren, sind vielleicht ein bisschen zurückgeblieben. Może żeśmy od tego odstąpili. Aber wir können wieder zurückkommen. Ale zawsze wiedzcie o tym, że można wrócić z powrotem. Und können dem Herrn dienen. I zawsze można służyć Panu. Ja, der Markus, es wird auch bekannt, seine Mutter, glaube ich, die hieß Maria. Marek jest znany w Biblii, opisany. Jego matka nazywała się Maria. Die Versammlung war auch in ihrem Haus. Wir können das lesen in der Apostelgeschichte. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że nawet w tym domu rodzinnym jego było zgromadzenie. Dieses ist das kürzeste Evangelium. I wiemy, że Marka Ewangelia jest najkrótszą Ewangelią. Und der Kernvers in diesem Evangelium könnte man nehmen, Matthäus 10, Vers 45. Entschuldigung, danke schön. Markus 10, Vers 45. I tym tytułowym wierszem na całą tą Ewangelię
może być właśnie wiersz z tego 10 rozdziału 45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A w Markus stellt vor den vollkommenen Diener. A więc z tego wiersza wynika, że Marek przedstawia w swojej Ewangelii Pana Jezusa jako doskonałego sługę. Der Vers ist ähnlich wie der Vers in Lukas 19, Vers 10, wo er dem Zachäus auch folgendes sagt, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, ist gekommen, um zu suchen und zu retten das, was verloren war. Kannst du das lesen? Lukas 19, Vers 10. Ten wiersz jest bardzo podobny do wiersza zapisanego w Łukasza 19. 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Łukasza, 19 rozdział, 10 wiersz. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Gekommen. Przyszedł. Suchen, szukał retten, i zbawił was verloren war. Tych, którzy byli zgubieni. Wir konnten nichts tun zu unserer Rettung. Wir konnten nur glauben. My do własnego naszego ratunku, zbawienia, nie mogliśmy nic w naszym życiu dodać uczynkami. Mogliśmy tylko i wyłącznie uwierzyć. Wenn wir im Kapitel 10 ablesen, war der Herr auf dem Weg nach Jerusalem. Czytamy tutaj w tym 10 rozdziale o tym, że Pan Jezus znajdował się w drodze do Jerozolimy. Wahrscheinlich war das dieses letzte Mal, wo er durch Jericho durchging. Prawdopodobnie było to po raz ostatni, gdy on idąc do Jerozolimy przechodził przez Jerycho. Wir haben auch gelesen dort in Lukas 19, dass er auch durch Jericho ging, die Begebenheit mit dem Zachäus. I tam w tym rozdziale 19, Łukasza 19, jest opisane o tym, że on przechodził przez Jericho i spotkał Zacheusza. Und sie kommen nach Jericho. I przyszli do Jerycha, 46 wiersz. Praktische Anwendung, der Herr Jesus geht auch heute noch, bildlich gesprochen, durch die Welt. Praktyczne zastosowanie tego wiersza jest takie, że Pan Jezus jeszcze dzisiaj przechodzi dosłownie przez cały świat. Er geht durch. Przechodzi. Auch hier in Orzeszu und in Polen. Również tu w Orzeszu i również przez Polskę. Und wir sehen hier, da waren mit ihm Jünger und eine zahlreiche Volksmenge. I czytaliśmy, że z nim byli uczniowie i mnóstwo ludu. Frage praktisch. Praktyczne teraz powstaje pytanie. Sind wir Jünger? Czy my wszyscy jesteśmy uczniami? Sind wir bekehrt? Czy jesteśmy wszyscy nawróceni? Wiedergeboren? Czy wszyscy doświadczyliśmy nowonarodzenia? Getauft. Czy jesteśmy ochrzczeni? Nehmen wir am Rotbrechen teil. Czy wszyscy ochrzczeni biorą udział w łamaniu chleba? Kinder Gottes. Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi? Erben Gottes. Dziedzicami Bożymi? Oder gehören wir noch zu der großen Volksmenge? Albo czy może jeszcze należymy do tego licznego tłumu, który idzie za Panem? Aber es war gut. Sie waren mit ihm. Ale jedno jest dobre, byli z nim. Und jetzt ist dort ein Mann. Czytamy o tym, że znajdował się tam pewien mężczyzna, der heißt Bartimeus, który nazywał się Bartimeusz. Man kennt auch seinen Vater. Nawet jest wspomniany jego ojciec. Mit anderen Worten, jeder ist bekannt. A innymi słowy to oznacza, że ten człowiek był wszystkim znany. Wir waren gestern da bei den jungen Leuten in Burai.
Wczoraj byliśmy na spotkaniu ewangelizacyjnym z młodymi ludźmi w poraju. Und am Anfang bei Adam und Eva. I mówiliśmy o tym, że na samym początku, w przypadku Adama i Ewy, wszyscy oczywiście znamy to zdarzenie, dass sie leider in Sünde fielen und in Übertretung, ja. Że niestety pierwsi ludzie na ziemi wpadli w przestąpienie przykazania Pańskiego i tym samym zgrzeszyli. Aber Gott suchte sie und sagte, wo bist du? Ale Bóg szukał ich i zawołał, gdzie jesteś? Wo bist du? Gdzie ty jesteś? Weiß nicht, gehören wir hier alle den Jüngern oder sind eine noch, wie gesagt, in der Volksmenge? I teraz zwracam się do wszystkich. Nie wiem, gdzie jesteś. Czy należysz do uczniów Pana, czy jeszcze jesteś w tym tłumie, który tylko idzie za Panem? Und jetzt kommt eine Beschreibung des Elendes, wenn ich so sagen darf, von diesem Mann. Następnie czytamy opis tej wielkiej biedy, nędzy tego mężczyzny. Er lebte zwar äußerlich in der Palmenstadt, Jericho wird auch Palmenstadt genannt. Jericho bardzo było znane z tego, że było tam wiele palm, było nazywane miastem palm i on wprawdzie żył w tym mieście pięknym, pełnym palm, aber trotzdem er war blind, er sah nichts. Ale niestety był on niewidomy, nic nie widział. Er war angewiesen auf andere. I jego życie było zdane, czy on był zdany na pomoc innych. Das ist der Zustand jedes Menschen von Geburt an. Taki właśnie jest stan każdego człowieka od chwili jego narodzenia. Er ist blind. Każdy człowiek jest niewidomy. Er sieht nicht. Niczego nie widzi. Und er ist angewiesen auf Gnade. I jest tylko i wyłącznie zdany na łaskę. Möchte nur noch kurz erinnern, weil das fällt mir jetzt ein, die Geschichte von Rahab. Krótko teraz chciałbym wspomnieć jeszcze o tej historii pewnej kobiety o imieniu Rahab. Und sie hatten ihr ein Zeichen gegeben. Ona dała ludowi izraelskiemu pewien znak. Soll die Schnur binden an das Fenster. Ona przywiązała kolorowy sznur na oknie swojego domu. Haben wir schon diese Schnur angebunden? Czy my żeśmy sobie też przywiązali tego typu kolorowy sznur? Der Glaube an den Herrn Jesus. Czyli sznur wiary w Pana Jezusa. An sein vergossenes Blut. Wiary w Jego przelaną krew. Dann sind wir in Sicherheit. Jeżeli tak, to jesteśmy zabezpieczeni. Nochmal bei dem Passa in Ägypten. Jeszcze przypomnijmy sobie to święto Paschy w Egipcie. Jak sehe ich das Blut, dann werde ich vorübergehen. Bóg powiedział, jeżeli zobaczę krew na futrynach waszego domu, to ja was minę i nie zginiecie. Und es wird kein Gericht sein. I nie będziecie podlegali sądowi. Wir müssen uns auch freuen. I możemy się z tego, musimy się z tego cieszyć. Unter dem Schutz des Blutes. Bo dosłownie jesteśmy pod ochroną krwi. Kein Gericht mehr droht. I nie grozi nam już więcej żaden sąd. Heute früh waren wir hier. Dzisiaj do południa byliśmy tu zgromadzeni. Im Schutz des Blutes. Właśnie w tej ochronie tej krwi. Und in der Freude. I w radości. Dass er das Werk vollbracht hat. Że Pan dokonał tego dzieła. Vers 47. 47 wiersz. Als er hörte. A gdy usłyszał o tym. Man, wie gut es ist, wenn jemand hört. Jak to jest rzeczą dobrą, jeżeli ktoś usłyszy. Der Herr hat gesagt, sie haben Ohren und hören nicht. Bo Pan powiedział, że mają uszy, a nie słyszą. Auch wir haben das Evangelium gehört und haben es angenommen. My też słyszeliśmy Ewangelię i ją przyjęliśmy. Und was hört er? Er hört, dass Jesus der Nazarener da ist.
I co on usłyszał? Że to przechodzi Jezus z Nazaretu. Jezus. Jezus. God is Rettung. A to imię oznacza, Bóg jest ratunkiem. Aus Nazaret. I pochodził z Nazaretu. Er wird Nazarener genannt. I dlatego, że tam mieszkał, to jest nazywany Nazarejczykiem. Auch heute hören Sie, dass Jesus von Nazaret vorbeigeht. I dzisiaj słyszymy o tym, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Und als er das gehört hat, fing er an zu schreien. A gdy ten Bartymeusz usłyszał o tym, zaczął wołać. Ja, erbarme dich meiner. Zmiłuj się nade mną. Nochmal vers 48 sagte nochmal, erbarme dich meiner. I następny wiersz 48 jeszcze raz to powtarza, zmiłuj się nade mną. Und jetzt sehen wir, sobald jemand zu dem Herrn kommen wird, ist der Teufel auch aktiv. I natychmiast to możemy zauważyć, jeśli ktoś chce przyjść do Pana Jezusa, widzimy, że natychmiast jest również też i aktywny nieprzyjaciel diabeł. Sie sagen, schweig, und sie bedrohen ihn sogar. Ludzie zaczęli krzyczeć na niego, milcz, zamilknij, i zagrozili mu. Aber ich finde ihn so gut. Der hat sich nicht aufhalten lassen. Ale możemy to podziwiać, że on nie dał się powstrzymać. Wenn noch jemand hier ist, jeśli teraz, w tej chwili, ktoś jest w tej sali, lass dich nicht aufhalten. To wiedz o tym, nie daj się powstrzymać przez nikogo i przez nic na świecie. Vielleicht auch in der Familie, może to być ktoś z rodziny, Arbeitsplatz. Może być to z twojego miejsca pracy, in der Schule, może ktoś z twojej szkoły, wo immer es ist und so. Obojętnie kto to jest, nee, lass dich nicht aufhalten. Nie daj się przez nikogo powstrzymać, aby przyjść do Jezusa. Ich hab in diesen Versen zwei Verse mit stark unterstrichen. Ja w tym urywku dwa wiersze sobie podkreśliłem. Vielleicht könnt ihr das mitnehmen. I może i wy moglibyście to zrobić. Er nennt ihn dann hier auch noch einmal Sohn Davids. Ten Bartymeusz nawet nazwał Pana Jezusa synem Dawidowym. Er kennt praktisch an, dass er der König ist und der Erbe. I to oznacza, że on uznawał, że on praktycznie jest tym królem na tej ziemi. Vers 49 habe ich mir unterstrichen und Jesus blieb stehen. I podkreśliłem sobie w 49 wierszu, że Jezus przystanął. Der Schöpfer des Universums. Stwórca całego wszechświata. Blieb stehen. Zatrzymał się. Wenn er stehen bleibt, dann bleibt alles stehen. Jeżeli on przystanął, to i wszyscy przystanęli. Jezus blieb stehen. On zatrzymał się. Und ließ ihn rufen. I powiedział, zawołajcie go. Und sie rufen jetzt den Blinden. Zawołali tego niewidomego. Und sagen zu ihm. I powiedzieli do niego. Sei guten Mutes. Ufaj. Jetzt sehen Sie das anders. Nagle ludzie to zaczęli na tą sprawę spoglądać inaczej. Früher haben sie gesagt, schweige. Najpierw go uciszali. Jetzt sagen, sei guten Mutes. A teraz zachęcają go, mówiąc, ufaj. Steh auf, er ruft dich. Wstań, woła cię. Der Herr Jesus kennt jeden. Bo Pan Jezus zna każdego. Er wird stehen bleiben. On zatrzymuje się. Und er wird ihn zu sich rufen. I on do każdego woła, przyjdź do mnie. Hier oben steht ein Vers. Tutaj na tej belce, jak się wchodzi, jest zapisany pewien wiersz. Matthäus 11:28. Mateusza 11:28. Kommt her. Pójdźcie do mnie. Zu mir. Do mnie. Alle ihr mühseligen und beladenen. Wszyscy spracowani i obciążeni. Und ich werde euch Ruhe geben.
A ja wam dam odpocznienie. Zu ihm. Tak, do niego mamy przyjść. Auch heute. Również i dzisiaj. Guten Mutes. Ufaj. Und wir sehen jetzt ganz kurz, dass dieser Mann schnell war. I możemy to też zauważyć, że ten mężczyzna zadziałał szybko. Er hat sein Gewand weggeworfen. Rzucił swój płaszcz. Er sprang auf. I wyskoczył z tego miejsca. Und kam zu dem Herrn. I przyszedł do Pana. Ich habe gestern die jungen Leute gesehen, die waren alle schnell. Wczoraj widziałem, że wszyscy ci młodzi ludzie, którym głosiłem, oni byli bardzo szybcy. Die hatten Energie. Oni wszyscy byli przepełnieni energią. Und diese Energie braucht man auch, wenn man zu dem Herrn kommen möchte. I tej energii potrzebujemy wszyscy, jeżeli chcemy przyjść do Pana Jezusa. Und schnell. Szybko przyjść. Und er kam zu Jesus. I przyszedł do Jezusa. Und jetzt kommt eine Frage. I teraz pojawia się pytanie. Vielleicht nehmen wir nicht viel mit heute, aber nehmt diese Frage mit. Może dzisiaj niewiele zapamiętacie, ale proszę zapamiętajcie to jedno pytanie. Nehmt diese Frage mit, was willst du, dass ich dir tun soll? Co chcesz, abym ci uczynił? Wenn der Herr jetzt hier so durchgehen würde durch diesen Raum, gdyby Pan Jezus przechodził dzisiaj przez to pomieszczenie, und dann würde dich fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? I ciebie osobiście by zapytał, co chcesz, abym ci uczynił? Was würden wir sagen, Herr, was wollen wir nicht? Co byśmy wtedy na to pytanie Panu odpowiedzieli? Dieser Mann wollte eigentlich Unmögliches. Ten mężczyzna praktycznie pragnął czegoś niemożliwego. Was willst du, dass ich dir tun soll? Co chcesz, abym ci uczynił? Und dann sagt der Blinde zu ihm, Rabuni. A wtedy ten niewidomy odpowiedział do niego, mistrzu. Rabuni bedeutet eigentlich übersetzt Lehrer. Nauczycielu, można by przetłumaczyć słowo rabuni z oryginału. Sehen Sie, dieser hat nicht viel verstanden. Er hat gesagt, er ist zwar der Sohn David. Widzimy z tego, że ten człowiek niewiele zrozumiał. Wprawdzie wyznał to, że jest synem Dawidowym. Er sagte ja, das ist Jesus von Nazareth. I powiedział, że to jest też ten Jezus z Nazaretu. Jetzt sagt er, er ist ein Lehrer. A teraz powiedział, że on jest nauczycielem. Wir wissen aber, das war ja der Sohn Gottes. Ale my doskonale wiemy, że on był Synem Bożym. Und darum kann er dieses Wunder jetzt auch vollbringen. I dlatego jest to możliwe, aby on dokonał tego cudu. Er wollte sehen. Bo ten niewidomy chciał przejrzeć. Er sagt dann, Rabuni, dass ich sehen werde. I powiedział, mistrzu, abym przejrzał. Und dann spricht der Herr zu ihm. I wtedy Pan odrzekł do niego. Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Bei mir ist eine Anmerkung in meiner Bibel, da heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. I dodatek tutaj jest, jego wiara go uratowała. Ich glaube in der Apostelgeschichte Kapitel 16 bei dem Kämmerer aus bei dem Kerkermeister aus Philippi. Myślę, że też w Dziejach Apostolskich, jeśli chodzi o tego stróża więziennego w miejscowości Filipi, da fragt der Kerkermeister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Czytamy o tym, że stróż więzienny zapytał apostoła Pawła: Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? Die Frage ist, die Antwort ist wunderbar. A odpowiedź była cudowna. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst rettet werden, du und dein Haus. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Was muss ich tun?
Co muszę uczynić? Die Leute möchten heute so vieles tun. W dzisiejszych czasach ludzie myślą, że muszą tak wiele uczynić. Ihr wisst auch hier in Polen, was sie alles tun wollen oder müssen. Doskonale to w Polsce znacie, ile ludzie mają na myśli, żeby tylko czynić. Das ist auf der ganzen Welt so, dass sie was tun wollen, weil das sind die Religionen. Bo jest to znane w całym świecie, że kto jest w religii, to musi ciągle coś czynić. Aber wir haben den Glauben an eine Person. Ale my mamy wiarę w jedną osobę. Und wenn einer sagt, ich muss noch das und das tun, dann kannst du ihm folgendes sagen. A jeżeli tobie ktoś będzie odpowiadał, że ja muszę to, tamto czynić, to możesz mu dać odpowiedź. Vor ungefähr 2000 Jahren hat einer gesagt, es ist vollbracht. Pamiętaj o tym, że przed 2000 lat ktoś jeden na tej ziemi powiedział, wykonało się. Ja, und dann endet dieser Vers mit alsbald wurde er sehend. I ten wiersz kończy się, a wnet odzyskał wzrok. Wahrscheinlich hat er zuerst den Herrn Jesus gesehen. Prawdopodobnie z podziwem oglądał Pana Jezusa. In Johannes 9, glaube ich, da heißt der blindgeborene hat auch gesagt, ich weiß nicht, aber jetzt sehe ich. I zdaje się, w Jana w 9 rozdziale jest napisane, że człowiek, który na ślepo się narodził, powiedział tym, którzy go o to pytali, ja nie wiem, kim on jest, mówił o Panu Jezusie, ale jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Und wenn wir auch in dieser Situation waren, dürfen wir jetzt auch sehen. I jeżeli my byliśmy w takiej sytuacji, to możemy teraz widzieć. Und er folgte ihm nach. I czytamy, i szedł za nim drogą. Er folgte ihm nach. Za nim szedł. Ich finde es wunderbar. Ja uważam, że to jest coś szczególnego. Dem Herrn nachzufolgen. Aby chodzić za Panem. Oft sagt auch der Herr zu den Jüngern, folge du mir nach. Tak, Pan powiedział do niego, ty pójdź za mną. Wir wissen, die verließen alles und folgten ihm nach. My żeśmy też, są tymi, którzy opuścili wszystko i poszli za nim. Dürfen auch wir uns einer den anderen ermuntern, lasst uns ihm nachfolgen. I z całą pewnością teraz jeden drugiego możemy dalej zachęcać. Chciejmy razem za nim chodzić. Haben wir noch Zeit? Ein bisschen. Ja, also. Gut. Also, bis 12 Uhr. Okay, so thank you very much. Give me time. Dann nehmen wir diese zweite praktische Stelle. Dlatego otwórzmy, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu. Drugie miejsce, które jest bardzo praktyczne. Ist was auch jetzt für Kinder und junge Leute, ja? Jest to miejsce szczególnie dla dzieci i dla młodych ludzi. Zwróćcie na to uwagę. Aber es ist auch für uns. Ale to również jest ważne dla nas. Lesen wir aus Richter Kapitel 6. Przeczytamy z Księgi Sędziów ze 6 rozdziału. Ich mache es jetzt kurz, ich mache nicht so lange bei dem hier. Ein paar Gedanken noch zu diesen Versen. Nie będziemy tego czytać, bo to są długie urywki. Richter 6, ja? Und die Kinder Israel. Fängt es so an, ja? Ja. Pierwszy wiersz. 6 rozdział Sędziów, 1 wiersz. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w ręce Midiańczyków na 7 lat. Do 6 wiersza. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach,
jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do granic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Die Zeit der Richter ist eine Zeit, wie wir am Ende von Richter lesen, der letzte Vers. Czasy opisane w tej księdze sędziów można określić wierszem, który jest w ostatnim rozdziale. Jeden tak war kein König in Israel, jeder tak was nicht war in seinen Augen. Ostatni wiersz. Sędziów 21-25. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Heute genauso. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Der Herr ist nicht da. Pana nie ma na ziemi. Und jeder tut, was denkt in seinen Augen wäre. I każdy robi, co jest dobre w jego oczach. I tak widzimy na tym przykładzie, że Biblia jest zawsze bardzo aktualna. W tym przeczytanym urywku z 6 rozdziału znalazłem 9 niebezpieczeństw. Und man könnte diese Verse unter einem Titel zusammenschreiben. Można by te wiersze ująć pod jednym tytułem. Die Segensräuber von damals sind die Segensräuber auch heute. Że ci, którzy rabują błogosławieństwo z tamtych czasów, są dokładnie tacy sami, jak ci, którzy rabują błogosławieństwo w dzisiejszych czasach. Das erste, was sie ihnen geraubt haben, das lesen wir in Vers 6, das waren 7 Jahre. I pierwszą rzecz, jaką tutaj czytamy w pierwszym wierszu, to, że oni byli tak gnębieni przez 7 lat. Es wurde ihnen die Zeit geraubt. Geraubt, genommen. Można by powiedzieć, że ten czas 7 lat został im zrabowany z ich czasu życia. Und uns kann man auch die Zeit rauben. Również i nam może ktoś zrabować czas. Wenn wir zu viel arbeiten. Poprzez to, że będziemy za dużo pracować, bo nie będziemy mieli wtedy czasu, aby przyjść do zgromadzenia, na przykład w tygodniu. Dann ist die Gefahr mit diesen Handys, wie nennt sich das, dieses iPhone und so weiter. I następne niebezpieczeństwo to wszystkie aplikacje na telefonach. Kennen wir Internet und Instagram und YouTube. Internet, Instagram, albo wszystkie inne, jak wszyscy znacie. Raubt uns die Zeit, um zu lesen. Wszystko to rabuje nam czas, aby Biblię czytać. Um zu beten. Aby modlić się. In die Versammlung zu kommen. Aby przyjść do zgromadzenia. Gemeinschaft zu haben. Aby mieć społeczność z wierzącymi. Wir müssen dagegen kämpfen. I rzeczywiście musimy zacząć z tym walczyć. Ich auch. Ja też. Als diese Pandemie oder wie sich das denn gekommen war, gdy pojawiła się ta tak zwana pandemia, bis dann hatte ich nur ein ganz einfaches Telefon. Do tego czasu miałem tylko bardzo prosty, zwykły telefon. Da kannst du nur telefonieren. Mogłem tylko telefonować. Und eine SMS schreiben. I pisać SMS. Punkt. I koniec. Jetzt musste ich mir so ein Gerät beschaffen. Ale w tamtym czasie musiałem sobie sprawić inne urządzenie. Weil du nicht über die Grenzen kamst, weil jeder wollte sehen, was du drauf hast. Ja, ihr kennt das, ja.
I na pewno znacie to, że zaczęły się też i głoszenia słowa przez internet. No jetzt habe ich auch sowas und das raubt mir auch Zeit. I stwierdziłem, że to urządzenie również i mnie teraz kradnie czas. Also, sehen, dass man uns die Zeit nicht raubt. Widzimy, jak wiele rzeczy może nam kraść czas. Weil es ein kostbares Gut ist. Dlatego, że czas to jest bardzo kosztowne dobro. Dann weiter, wenn wir hier lesen, dann haben sie ihnen das Land genommen. Następnie czytamy o tym, że oni napadali na ich kraj. Uns will man auch nehmen das geistliche Land. I ten kraj, w którym mieszkali, był im zrabowany. A nam też diabeł chce zrabować nasze dziedzictwo, ten duchowy kraj. Ja, wir müssen dieses Land verteidigen. Musimy nasze dziedzictwo duchowe bronić. Bei dem Auftun des Meeres, w przypadku rozstąpienia się morza, das hat Gott gemacht. Ten cud uczynił Bóg. Aber als sie gegen Amalek kämpften mussten, ale gdy lud izraelski musiał walczyć przeciwko Amalekitom, da heißt es erwähle uns Männer, to czytamy, że Bóg zwrócił się do Mojżesza z żądaniem: wybierz mężów do walki. Wir brauchen Männer und wir brauchen auch Schwestern, Brüder und Schwestern brauchen wir, um das Land, das geistliche Land zu verteidigen. I właśnie są potrzebni do obrony tego duchowego kraju bracia i siostry. Wir lesen hier auch später, dass man in die Häuser genommen hatte, sie mussten in die Felsen fliegen und fliehen überall, also praktisch man will auch unsere Häuser auch einnehmen. Czytamy później dalej, że doszło do tego, że musieli ludzie z Izraela uciekać i kryć się w górach, w jaskiniach. To oznacza, że również zostały im zrabowane ich domy. I diabeł chce nasze domy też zrabować. Ja, dann ist die Frage, wer regiert in unseren Häusern? Regiert der Herr oder regiert die Welt? Bo bardzo proste pytanie musimy sobie postawić. Kto rządzi w naszym domu? Czy w naszym domu rządzi Pan, czy rządzi świat? Weiter heißt es, sie konnten sich im Land nicht mehr bewegen, sie hatten keine Freiheit mehr. No, dalej czytamy o tym, że oni w swoim własnym kraju nie mogli w ogóle się poruszać, nie mieli wolności. Freiheit. Wolność. Auch wichtig. Też bardzo rzecz ważna. Christliche Freiheit. Tak, chrześcijańska wolność. Galater 5, vers 1. Przeczytajmy z Galacjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Galacjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Johannes 8, vers 36. I Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 wiersz. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 wiersz. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wer nun der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Freiheit war schon die Nummer 5. Ich habe mir das notiert. Das andere, Nummer 6, der Ertrag war weg. Man hat ihnen den Ertrag des Landes genommen. Sie hatten keine Lebensmittel mehr. Szósty Punkt. Został im zrabowany cały plon ich ziemi. Nic nie pozostało na ich własne wyżywienie. Den Ertrag, das Wort. Ten plon, czyli to słowo. Das Gebet.
Czyli modlitwa. Te rzeczy też diabeł chce nam ukraść. In Vers 7 auch ähnlich, das ist die Nahrung, die war auch weg. Keine Lebensmittel. Tak czytamy o tym, że nie było żywności w Izraelu. Wir leben von dieser Nahrung. My żyjemy właśnie z tego duchowego pożywienia w Słowie Bożym. Das Brot ist Lebens. To słowo dla nas jest życiem. Welche Nahrung nehmen wir zu uns? A jaki pokarm my przyjmujemy codziennie? Manchmal erzähle ich so eine Begebenheit von einem Adler und einem Hund, den man zusammenbindet. Ja czasami wspominam o Kette, so zum Beispiel. O takim obrazie, który jest bardzo tutaj na miejscu, gdybyśmy związali orła i psa łańcuchem. Wenn man den Adler nährt, dann zieht er den Hund in hoch. Gdybyśmy tylko żywili orła, to on będzie tak mocny, że on podniesie tego psa i pociągnie w górę. Wenn wir den Hund füttern, dann zieht er den Adler runter. Ale gdy będziemy żywili psa, to on będzie tego słabego orła ciągnął po ziemi. Wen nähren wir, den geistlichen Mensch oder nur noch den natürlichen? Postawmy sobie pytanie, kogo odżywiamy, tego duchowego człowieka w nas samych, czy odżywiamy tylko nasze ciało? Und zum Schluss hat man ihnen sogar noch die Tiere weggenommen, die Opfertiere. A na koniec czytamy o tym, że zabrakło w Izraelu również też i tych zwierząt na ofiarę. Nie mieli ani wtedy zwierząt do wykonywania pracy w polu. A co jeszcze gorsze, nie mieli zwierząt, aby z nich składać ofiary. Stellt euch vor, heute früh einen Gottesdienst zu haben ohne das Opferlamm. Wyobraźcie sobie, abyśmy dzisiaj do południa mieli zgromadzenie i nie mielibyśmy ze sobą właśnie baranka ofiarnego. Passen wir auf, dass man uns nicht das Opferlamm nimmt. Nie dajmy sobie nam zabrać tego baranka ofiarnego, z którym mamy każdą niedzielę przychodzić tutaj na uwielbienie. Und dann war na ofiarę. Das Resultat war sie verarmten. Rezultatem tego było tego, że bardzo zubożał ten lud. Eine geistliche Armut. I nastąpiła również też i bieda duchowa. Aber dann heißt es weiter, die Kinder schrien zu dem Herrn. Ale czytamy potem, że synowie izraelscy wołali do Pana. Wir können auch, wenn wir diese Sachen bei uns finden, umkehren und wir können zu dem Herrn beten und schreien. Również i my, jeżeli stwierdzimy, że tego rodzaju sytuacja powstaje wśród nas, albo u mnie osobiście, możemy wołać do Pana i zawrócić do Pana. Er wird uns helfen. On z pewnością nam pomoże. I wiederhole nochmal diese Segensräuber. I jeszcze raz chciałbym tutaj przypomnieć tych, którzy rabują nam błogosławieństwo. Sie können uns die Zeit rauben. Którzy mogą nam zrabować czas. Das Land. Kraj, czyli ziemię, albo dziedzictwo. Die Häuser. Domy. Die Freiheit. Wolność. Den Frieden. Pokój. Den Ertrag. Plon. Die Nahrung. Pożywienie. Die Opfertiere. I zwierzęta ofiarne. Und wir können verarmen. I wielce wtedy zubożejemy. Aber im Gebet können wir zurückkommen. Ale gdy chcemy powrócić, to użyjmy do tego modlitwy. Und ich möchte schließen mit einer Stelle noch aus 2. Chronika 7. Chciałbym zakończyć jeszcze jednym miejscem z księgi, druga księga Kronik, 7 rozdział. 2. Chronika 7, Vers 13 und 14. Es fängt an, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 13-14 wiersz. A gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu,
albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Salomo hat ein Gebet gesprochen im Tempel. Kiedyś też i Salomon wypowiedział wspaniałą modlitwę w świątyni. Wenn der Herr den Segen wegnimmt. Jeżeli Pan zabierze błogosławieństwo. Und wir haben hier gelesen, es gab keine Regen. A myśmy o tym czytali, że nie było deszczu. Die Heuschrecke hat abgefressen. I czytaliśmy, że szarańcza objadła ziemię. Es kam eine Krankheit über das Volk. I zaraza przyszła na ten lud. Aber wir können uns demütigen. Ale my możemy się upokorzyć. Wir können beten. Możemy się modlić. Wir können das Angesicht suchen. Możemy szukać Jego oblicza. Wir können umkehren von diesen Wegen. Możemy się odwrócić od naszych złych dróg. Dann haben wir Zusagen. I wtedy dopiero mamy te przyrzeczenie, hören, że wtedy Bóg wysłucha, vergeben, odpuści und das Land heilen. I ziemię uzdrowi. Ja, möge der Herr sein Wort segnen. Tak, oby Pan pobłogosławił swoje słowo. Dass wir immer wieder den Herrn vor unseren Augen haben. Abyśmy ciągle mieli naszego Pana przed oczami. Und dass wir auf der Hut sind vor den Segensräubern. I abyśmy się strzegli wszystkich tych złodziei tego błogosławieństwa. Ja, und wollen wir nicht vergessen, der Herr möchte uns segnen. I nigdy tego nie zapominajmy, że Pan zawsze chce nas błogosławić. Er hat gesagt, es wird kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandern. Jest napisane, że On nie powstrzyma się od dawania dobrego wszystkim tym, którzy w szczerości Go naśladują. Amen. Vielen Dank. Dziękuję bardzo.